Proszę Państwa, ja zawsze się bardzo cieszę, kiedy mogę powiedzieć kilka słów o wodzie w takim momencie, kiedy się nic nie dzieje, bo zwykle olbrzymie zainteresowanie woda wzbudza wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakąś potężną katastrofą, więc dobrze jest rozmawiać o wodzie wtedy, kiedy możemy o tym mówić spokojnie. Jak Państwo widzicie, temat jest w jakimś sensie dość arogancki, bo w 40 kilka minut opowiedzenie o wszystkich wyzwaniach, jakie przed nami niosą problemy związane z wodą, jest pewnie nie do wykonania, ale spróbujemy sobie porozmawiać o różnych problemach i tym, z czym możemy mieć do czynienia w przyszłości, jeśli chodzi o wodę i z czym mamy już do czynienia bardzo często w tej chwili. Proszę Państwa, zawsze takie narzuca się pytanie, tylko że ja nie mogę przerzucić slajdów. Już tak. Narzuca się pytanie, dlaczego dorośli ludzie zajmują się takim obiektem jak woda. Woda jest wszechobecna. Wszyscy mamy jakoś z nią do czynienia. Co jeszcze jest w niej takiego urzekającego i ciekawego i dlaczego tym się warto zajmować? Odpowiedź pewnie powinna być też taka, dlatego że ona jest wszechobecna, a dlatego że jest to też substancja zupełnie niezwykła. To niezależnie od tego, kto się wodą zajmuje, to ciągle jeszcze może odkrywać jakieś ciekawe własności. Możemy sobie, jak się zastanowimy nad tym, jakie woda ma podstawowe własności, to chociażby to, że ma bardzo wysokie ciepłe parowania, że dobrze przewodzi, to pozwala na to, że w naszych organizmach dość szybko wyrównywana jest temperatura i utrzymujemy stałą temperaturę. To też duże napięcie powierzchniowe wody powoduje na przykład, że na skutek sił kohezji, adhezji, że lekkie owady mogą sobie spokojnie po tej wodzie stąpać. To fakt, że woda występuje w kilku stanach skupienia na Ziemi, też jest niezwykle ciekawym zjawiskiem. Na przykład to, że lód ma stosunkowo niską gęstość w stosunku do wody w stanie ciekłym. Dzięki temu często utrzymuje się na powierzchni, a dzięki temu wiele organizmów jest w stanie przeżyć na przykład ostre zimy. Woda też oczywiście jest przedmiotem na przykład zainteresowania, można użyć słów, natchnienia artystów. Tu jest kilka obrazów impresjonistów, które zwykle jako taki naczelny temat znajdowali sobie różne obrazki związane z wodą, no bo woda to w końcu ruch, woda to piękno, woda to powoduje jakieś napięcie, dynamikę, szybką zmianę. I z tym się zawsze kojarzy woda, zresztą nie tylko malarzom, to również w muzyce woda jest takim bardzo ważnym elementem. Przypomnijmy sobie muzykę na wodzie Händla, czy też ten piękny Mądrym Dunajem Johanna Strausa. Tam wszędzie tematem wiodącym jest woda. Woda wreszcie stanowi taki element pewnych paraleli, których używają często filozofowie. Tak się składa, że jedna z pierwszych doniesień filozoficznych Talesa z Miletu dotyczą właśnie wody. Wody, która stanowiła i była dla filozofa początkiem wszystkiego, źródłem, początkiem całej materii. Czy też no, wszyscy z Państwa znacie powiedzenie Heraklita, że nie da się wejść dwa razy do tej samej rzeki. Te wszystkie takie odniesienia do wody mają swoją przyczynę. A my się zajmujemy wodą zawsze wtedy, kiedy mamy sytuację taką, nazwijmy nienormalną, kiedy jej mamy zbyt dużo, albo zbyt mało, albo ta woda jest zbyt brudna i każda taka sytuacja nas może albo nas bardzo niepokoi i zawsze wtedy zaczyna być na temat wody głośno. Na tym obrazku widzicie Państwo zdjęcie z katastrofy z zeszłego roku na Odrze, kiedy wszyscy dość dużo mówiliśmy o wodzie, bo była sytuacja taka, kiedy była ona zbyt brudna, ale jednocześnie połączyła się z innym kryzysem, bo było jej również za mało i mieliśmy taki skutek
o którym pisały wszystkie media w zeszłym roku. Proszę Państwa, jesteśmy podczas geogadki, no to będziemy sobie gadać o różnych elementach. To, o czym bym chciał dzisiaj Państwu mówić, to troszkę o zmianach klimatu i głównych konsekwencjach oczywiście związanych z wodą. No będę chciał pokazać, że jeśli chodzi o kłopoty, z którymi mamy do czynienia z wodą, to nie tylko odpowiedzialne są zmiany klimatyczne, ale generalnie gospodarowanie wodą, więc powiemy sobie trochę o gospodarowaniu wodą, zarówno w miastach, jak i w terenach wiejskich. Trochę sobie powiemy o prawodawstwie, jeśli chodzi o wodę, ale też będę chciał czas do czasu odnosić się do tego, do sytuacji, jaką mamy na świecie, no bo też tytuł to zapowiadał, że mam mówić o wyzwaniach zarówno dla Polski, jak i dla świata. Kilka słów, bo oczywiście woda jest pewnym elementem, jeśli chodzi o stan ziemi. Ja chciałem tu przytoczyć taki raport, który powstał w 2018 roku, przygotowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dotyczył zdrowia planety. Oczywiście nie przedstawię Państwu całego raportu, ale w dwóch słowach można powiedzieć, że z tego raportu możemy powiedzieć, kiedy jest zdrowa planeta, to mamy również dużo lepsze poczucie przynajmniej, czy stan zdrowia ludzi. A ten raport wskazuje na główne wyzwania, z którymi świat się mierzy i będzie się mierzyć. I okazuje się, wśród tych głównych zagrożeń oczywiście jest zanieczyszczenie, w tym zanieczyszczenie wody. Chociaż to, co budzi szczególną troskę autorów raportu, to jest zanieczyszczenie powietrza. To są zmiany klimatyczne, to jest degradacja gleby, to jest zanik bioróżnorodności. Te zanieczyszczenia, które wymieniam, mają zawsze jakiś albo pośredni, albo bezpośredni związek z problemami z wodą. To jest urbanizacja, to jest marnotrawstwo żywności, również zasobów naturalnych, takim istotnym zasobem naturalnym jest przecież woda. To wszystko się łączy z olbrzymim wzrostem liczby ludności, z kłopotami z dostępem do wody. Do tego jeszcze dochodzi katastrofa związana z milionami ton plastiku, z którymi mamy do czynienia w wodzie. Więc rzeczywiście tych elementów raport wymienia bardzo dużo. I wreszcie, tak jak powiedziałem, zmiany klimatyczne, z którymi mamy do czynienia. I tu się odniosę do serii, bo to nie można mówić o jednym raporcie tego międzyrządowego panelu do spraw zmian klimatu IPCC, który jest bardzo dużym dokumentem. Bardzo sobie może powiedzieć, czym jest raport IPCC, bo to nie jest kolejna publikacja naukowa, z którą w jakimś sensie można dyskutować. To jest metaanaliza 14 tysięcy publikacji i to publikacji niewybieranych jakoś celowo, ale wszystkich publikacji z czasopism, które zajmują się zmianami klimatycznymi, które podlegają bardzo silnej recenzji. I są to wnioski wyciągnięte na podstawie tych publikacji. I skracając to do kilku zdań, no warto powiedzieć, że raport mówi, że nie ma już żadnych wątpliwości co do tego, że to człowiek doprowadził do ogrzania atmosfery oceanów i lądów. To, z czym mamy w tej chwili do czynienia, to jest 1 stopień Celsjusza wyższa temperatura w stosunku do tej temperatury, którą obserwowaliśmy w epoce przemysłowej. To, że sytuację, w której temperatura będzie wyższa o 1,5 stopnia, osiągniemy już między rokiem 32 a 50. Że jesteśmy na takiej trajektorii, która prowadzi nas do wzrostu temperatury o blisko 3 stopnie Celsjusza, a jeśli nic nie zrobimy, to ten wzrost może być znacznie większy, przy czym jako taki moment docelowy to podajemy koniec XXI wieku, a przecież świat nie skończy się w XXI wieku, więc te wzrosty temperatury mogą być wyższe i będą wyższe w kolejnych latach. No i oczywiście to, że te zmiany klimatyczne są obserwowane właściwie w każdym zakątku naszego globu.
Przytoczę jeszcze inny raport, raport z 2019 roku, który dotyczył zmiany klimatu w odniesieniu do oceanów i kriosfery. To znów jest metaanaliza tysięcy publikacji naukowych. Tu powiem tylko o kilku wnioskach, bo ja generalnie dzisiaj będę Państwu mówił raczej o wodach słodkich, nie o wodach słonych, ale warto sobie zdać sprawę, że pod koniec XXI wieku, bo znowu przyjmujemy jakiś taki moment, punkt odniesienia, wzrost poziomu morza może sięgnąć nawet 60 cm, a w przypadku utrzymania wysokich emisji może przekroczyć metr, przy czym proszę pamiętać i zobaczyć, że jako punkt odniesienia przyjmujemy tu lata między rokiem 86 a 2005. Nie mówimy już o tym okresie z epoki przedprzemysłowej, więc właściwie to za naszego życia ten wzrost poziomu morza może być tak wysoki. I co jest istotne, ten poziom morza rośnie ponad 2 razy szybciej niż w wieku XX, zatem rzeczywiście mamy do czynienia z dużym kryzysem. Chcę też 2 słowa powiedzieć o tym, jak świat nauki, jak my, jeśli chodzi o uczonych w Polsce, reagujemy na ten kryzys. Oczywiście ten raport, te raporty IPCC, te raporty ONZ-owskie to są elementy, które są efektem i podsumowaniem pracy nauki. I mówię tylko o różnych działaniach, żeby pokazać, że ten świat nauki czasami odbiega od tego, co się dzieje w polityce czy w przestrzeni gospodarczej. Przykładem jest działanie zespołu doradczego działającego przy prezesie PAN. Tu macie Państwo wymienione tytuły opracowań, które dotyczą zmian klimatu i różnych innych elementów, w tym, jak Państwo widzicie, bardzo często w odniesieniu do gospodarki wodnej i wody generalnie, bo jest to na pewno jeden z najważniejszych i najbardziej ekstremalnych skutków, z którym mamy do czynienia, czyli problemy związane z wodą. Chcę też wspomnieć o konferencji, którą gościliśmy w Polsce w 2021 roku i była to jedna z największych konferencji dotyczących wody, które były organizowane kiedykolwiek w Polsce. I też mówię o tym dlatego, że odbywał się taki kongres w zupełnym oderwaniu od świata polityki czy świata gospodarki, więc chciałem powiedzieć, że żyjemy w pewnych równoległych światach. Przechodząc już do samego zagadnienia wody, to jest tytuł jednego z raportów UNESCO. Tu od razu chcę powiedzieć, że zawsze 22 marca UNESCO wypuszcza taki raport dotyczący jakiegoś zagadnienia związanego z wodą. Co roku to jest inne zagadnienie. W 2020 roku z raportu UNESCO możemy wyczytać, że te problemy, które związane są z wodą, to jest wzrost zapotrzebowania na wodę, to, że mamy coraz większe braki wody, coraz gorsza jakość i wzrost zagrożeń związanych z zjawiskami ekstremalnymi. Woda też jest wszechobecna, ja powiedziałem na początku o tym, że jest wszechobecna w przyrodzie, ale jest też wszechobecna w mediach, bo to pokazuje, jak istotnym problemem są wszystkie zagadnienia związane z wodą. Niektórzy nazywają wodę ropą XXI wieku. Ja myślę, że to nie jest przesadzone porównanie. Cały szereg konfliktów, które wybuchną pewnie jeszcze do końca tego wieku, będą związane z dostępnością do wody, z dostępnością do czystej, do pitnej wody. Zresztą nie musimy sięgać do przyszłości. Takie konflikty wybuchają już w chwili obecnej. Nawet to, co się działo w Europie, pamiętacie Państwo, konflikt w Hiszpanii, który tak naprawdę, pomimo swojego politycznego podłoża, to jako główny problem, to był tam problem dostępności do wody. Nie mówię już oczywiście o wielkim konflikcie syryjskim, który też tak naprawdę podłożem całej tej napiętej sytuacji był i jest dostęp do wody.
Króciutkie przypomnienie z geografii, ale tylko po to, żeby pokazać, no, że wody mamy rzeczywiście na naszym globie bardzo dużo, ale 97% to jest woda w oceanach. Tej wody słodkiej, o której dzisiaj głównie będziemy mówić, to jest raptem 3%, ale te 3% to też większość i tak to jest woda, z którą mamy do czynienia w lodowcach. To jest blisko 70%, 30% są wody podziemne, a wód powierzchniowych mamy naprawdę z tego 0,3%, z tych 3%, o których mówiłem. Oczywiście w tym na przykład w rzekach, o których będziemy dzisiaj dużo mówić, jest raptem 2% tych zasobów. Więc chociaż ta woda jest niezwykle istotna, jest jej stosunkowo mało w porównaniu do wody morskiej. Teraz dwa słowa o tej wodzie w odniesieniu do zmian klimatycznych, o których mówiłem, więc na pewno tak bardzo skrótowo, co spowodują zmiany klimatyczne, jeśli chodzi o wodę, na pewno spowodują zwiększenie częstotliwości występowania sytuacji ekstremalnych, ale również wielkości tych ekstremów, zarówno powodzi, jak i susz. Tu jest obrazek z jednego z raportów UNESCO, przepraszam, że jest w języku angielskim, ale to jest kopia z tego raportu. Nie chcę, żebyście Państwo tam szczegółowo się wczytywali w ten obraz, w ten wykres, ale to, co jest istotne, to jest, są policzone katastrofy od roku 80 do akurat 2018, raport powstawał w 2020 roku, ale trend jest jasny, który pokazuje, że na przestrzeni tych lat liczba zjawisk ekstremalnych związanych ze zdarzeniami meteorologicznymi, hydrologicznymi, klimatycznymi wzrosła czterokrotnie, czyli od roku 80 czterokrotnie nastąpił wzrost takich zjawisk ekstremalnych. Metodologia liczenia liczby tych zjawisk jest specjalnie określona, inaczej się liczy dla biedniejszych państw, inaczej dla bogatszych, bo z katastrofą mamy do czynienia wtedy, kiedy mamy przynajmniej jakieś istotne straty finansowe, ale wykres jasno pokazuje, że nastąpił no, olbrzymi wzrost liczby tych katastrof. Mówimy o skali światowej, ale oczywiście to wszystko ma swoje skutki również dla Europy. My nie jesteśmy na jakiejś wyspie, która nie doświadcza tych wszystkich zmian. Zmiany klimatu wpływają i będą wpływać na dostępność wody w Europie. Szczególnie odczuwalne jest to w regionach południowych, które już borykają się z problemami niedoboru wody, a sytuacja będzie coraz groźniejsza. Niedawno miałem okazję w radio RMF FM, nie, w TOK FM, dwa tygodnie temu rozmawiać o tak zwanych megasuszach, czy słowo jest dość mylące, dlatego że z suszami mamy zwykle do czynienia wtedy, kiedy mamy niskie opady, natomiast o megasuszach mówimy wtedy, kiedy jest to skutek wzrostu temperatur i jest to zjawisko w jakimś sensie nieodwracalne. Doświadczają tego szczególnie w Stany Zjednoczone, w zachodni obszar Stanów Zjednoczonych, ale w Europie na przykład rozszerzenie się tego obszaru poważnych susz czy pustynnienia na północ od Półwyspu Iberyjskiego jest czymś, co będziemy niedługo bardzo mocno obserwować. Ale również w naszym obszarze widzimy cały szereg skutków. Te skutki, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, są bardzo odczuwalne dla Morza Bałtyckiego. Na przykład przewidujemy, że będzie coraz mniejsze zasolenie, co ma olbrzymi wpływ na kompozycję gatunków, które żyją w Bałtyku, ale również powstaną całe obszary ubogich w tlen, co ma oczywiście wpływ również na życie biologiczne w Morzu Bałtyckim. I wreszcie przejdźmy do Polski, czyli jak Państwo widzicie, od świata przez Europę troszeczkę zastanowić się nad tym, co w Polsce. Oczywiście musimy znać swoje miejsce w szeregu. No, Polska nie jest obszarem
w którym będziemy doświadczać takich katastrof, jak na przykład Afryka subsaharyjska, ale to może spowodować, że ze względu na to, że to jest ciągle obszar, w którym daje się żyć i będzie się dawało żyć, możemy być bardzo podatni na cały szereg migracji, do których, jak dobrze wiemy, nie jesteśmy specjalnie przygotowani. Ale również będziemy odczuwać i odczuwamy skutki zmian klimatu. Przede wszystkim, co już obserwujemy, rośnie częstotliwość dni z ekstremalnie wysoką temperaturą powietrza. Jak Państwo możecie zobaczyć, mamy coraz dłuższe okresy latem, kiedy temperatura nie tylko w ciągu dnia przekracza mocno 30 stopni, ale kiedy ta temperatura w nocy jest, przekracza 20 stopni, mamy do czynienia z takimi tropikalnymi temperaturami i tak jak w latach 80. takich dni było raptem 3-4 w ciągu roku, w tej chwili mamy ich kilkanaście. A sam upał już może przynosić bardzo poważne skutki, szczególnie dla ludzi starszych, schorowanych, z problemami sercowymi. W 2003 roku upał spowodował 70 tysięcy nadmiernych zgonów w Europie, w tej najbardziej cywilizowanej części naszego globu. Maleje również liczba dni ekstremalnie chłodnych, co jest ciekawe, rośnie również wartość temperatury minimalnej. Jeśli chodzi o opady, obserwujemy z jednej strony to, że tych opadów jest mniej więcej tyle samo, ile w przeszłości, ale ich rozkład taki czasowy bardzo się zmienia. Wzrasta suma opadów w półroczu tym zimnym do sumy opadów w półroczu ciepłym. Możemy, właściwie już mamy z tym do czynienia, że mamy coraz mniej śniegu, a więcej deszczu, więc nawet jeśli opad jest statystycznie podobny, to jakościowo jest zupełnie inny. A to śnieg jest podstawą tego odnawiania się zasobów wodnych, które zasilają nasze rzeki, zbiorniki, jeziora, w ogóle ekosystemy wodne, więc ten brak śniegu może być i jest bardzo dużym problemem. Przez to mamy bardzo często deficyty wody i obserwujemy te deficyty w tym sezonie wegetacyjnym. Ostatnie lata, jak Państwo wiecie, to były lata, w których mieliśmy do czynienia z bardzo poważną suszą. Co więcej, maleje liczba dni z opadem. Wydłuża się ten czas między opadami. To jest właśnie przyczyna, jedna z przyczyn tych susz, z którymi mamy do czynienia, ale wtedy, kiedy już pada, zwykle zwiększa się intensywność opadu. Czyli krótko mówiąc, mamy taki sam opad, ale pada rzadziej, ale za to bardziej intensywnie. W związku z tym często mamy taką przeplatankę, że w tym samym roku występuje susza, a potem mamy nagle gwałtowne opady, które mogą prowadzić do powodzi. W związku z tym mamy te wszystkie trzy rodzaje zagrożeń w Polsce, zarówno problemy deficytu, czasem nawet w tym samym roku niszczący nadmiar wody, ale co więcej, zarówno na skutek tych deficytów, jak i nadmiaru wody mamy do czynienia z coraz większymi problemami zanieczyszczeniami. Wtedy, kiedy jest deficyt, to jest znowu prosta arytmetyka, mniej wody, taka sama liczba, ilość zanieczyszczeń oczywiście powoduje, że te stężenia są większe. Ale z kolei, kiedy mamy do czynienia z powodziami, to mamy wypłukiwanie różnego typu zanieczyszczeń z gleby, z terenów upraw, z różnych miejsc, więc też mamy do czynienia z zanieczyszczeniami tej wody. Jak powiedziałem, musimy się liczyć z tym częstszym występowaniem susz, zarówno suszy meteorologicznej, rolniczej, jak i hydrologicznej, ale i tym niszczący nadmiarem wody i często się mówi, że to, co kiedyś było ekstremum, czy też nienormalnością, staje się już nową normalnością, a na pewno w przyszłości tak to będzie wyglądać. I podsumowując, zmiany klimatyczne przynoszą nam coraz częstsze występowanie zjawisk ekstremalnych. Ale jak już powiedziałem, to nie tylko klimat decyduje o wzroście zagrożeń i
za chwileczkę będziemy sobie mogli powiedzieć parę słów o gospodarowaniu wodą, ale ponieważ obiecałem, że będziemy też mówić o świecie, warto przytoczyć takie kilka refleksji ogólnych na temat potrzeb zużycia wody również na świecie. My w Polsce używamy dziennie, różne są szacunki, około 80-90 litrów wody. W Stanach Zjednoczonych przeciętny Amerykanin potrafi zużywać nawet 400, 500, 600 litrów wody. Ale musimy pamiętać, że są takie obszary, szczególnie w Afryce subsaharyjskiej, kiedy cała rodzina afrykańska zużywa 19 litrów wody dziennej. To są potężne kontrasty i to jest to, o czym mówimy. Dostępność do wody nie jest rozłożona sprawiedliwie. Co więcej, często te obszary, które już doświadczają potężnych deficytów, będą jeszcze bardziej ubożały, jeśli chodzi o dostępność do wody. To może spowodować duże problemy o takim charakterze humanitarnym, nawet katastrof humanitarnych. Jest cały szereg innych takich ciekawych statystyk, na przykład to, że dostęp do wody dostarczonej za pomocą wodociągów posiada 85% ludzi bogatych, a tych ludzi bogatych jest około 20% populacji, więc widać, że jeśli chodzi o dostępność do urządzeń sanitarnych, również mamy olbrzymie niesprawiedliwe podziały. Kiedy mówimy o tych zagrożeniach związanych z wodą, warto sobie uświadomić ten potężny ruch migracyjny i problemy z migracjami, z którymi mamy do czynienia i możemy mieć coraz większymi problemami migracyjnymi do czynienia w przyszłości. Warto sobie uświadomić, że na przykład w roku 2017 blisko 20 milionów ludzi ze 118 krajów musiało opuścić swoje domy ze względu na katastrofy naturalne, które wystąpiły w miejscu, w którym zamieszkiwali. A oczywiście powodów migracji może być znacznie więcej i one nawzajem się na siebie nakładają. Teraz, kiedy obserwujemy te tragiczne skutki trzęsienia ziemi w Turcji na przykład, bo mówię o ostatnim trzęsieniu ziemi, warto pamiętać, że statystycznie to jest tak, że około 6 milionów ludzi rocznie doświadcza trzęsień ziemi, podczas gdy susz doświadcza 55 milionów ludzi, a 106 milionów ludzi doświadcza problemów z powodziami. I ten problem oczywiście będzie się w przyszłości nasilał. No i wreszcie jakość wody. To jest potężny problem dla świata. Szacuje się, że ta ilość zanieczyszczeń, z którymi mamy do czynienia, czy zanieczyszczonej wody na świecie, to jest więcej niż łączna ilość wody, w których mamy w 10 największych dorzeczach. I nie jest to problem abstrakcyjny. To nie dotyczy tylko krajów gdzieś od nas bardzo odległych. Dość porażająca jest statystyka, czy raport Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce. Kiedy przyjrzycie się Państwo wodom powierzchniowym w naszym kraju, to okazuje się, że 4535 tak zwanych jednolitych odcinków wód powierzchniowych miało stan zły, a tylko 50 dobry. To się rozkłada tak, że na przykład w Rzeczu Odry na 1728 o złym stanie jakości wody, 5 tylko miało stan, który możemy uznać za dobry. To pokazuje, że mamy generalnie w Polsce potężny problem z jakością wody. Tu oczywiście możemy wchodzić w taką szczegółową dyskusję, że te statystyki są niezwykle wymagające. To jest w ten sposób się określa, że zła jakość wody jest wtedy, kiedy wystarczy, że jeden parametr określony w specjalnym rozporządzeniu jest niespełniony, to wtedy już mamy do czynienia z tym złą jakością wody, no ale oczywiście chcemy, żeby wszystkie parametry opisujące jakość naszych rzek były spełnione, jakość naszych jezior. W związku z tym ta statystyka musi zatwarzać i pokazuje, że naszym głównym problemem w Polsce jest jakość wody. My mamy do czynienia z sytuacjami ekstremalnymi, już mówiliśmy, susze, powodzie, ale na co dzień naszym największym kłopotem jest to,
że woda, która płynie naszymi rzekami, że woda, która jest w naszych jeziorach, jest jednym słowem określając brudna, złej jakości. Dwa słowa o takiej metodyce. Jak Państwo pamiętacie, na początku pokazałem taki raport, który pokazywał i omawiał tak zwane zdrowie naszej planety, zdrowie ludzi. Jest takie pojęcie również jak zdrowie rzek. Ono jest dobrze ugruntowane w literaturze. Tu pokazałem taki obrazek z dość świeżej publikacji, tylko po to, żeby pokazać, jak złożonym zjawiskiem i jak dużej metodyki i narzędzi musimy używać, żeby takie zdrowie rzek badać, żeby badać wpływy różnych procesów, bo to począwszy od badania fizyki zjawisk, które zachodzą w rzekach, takich jak turbulencja, one wszystkie mają wpływ na to, jakiej jakości jest woda w rzekach, jakie gatunki mogą bytować i tak dalej, i tak dalej. To jest to miejsce, gdzie nauka odgrywa bardzo istotną rolę, jeśli chodzi o badanie naszego środowiska wodnego. Mówię o tym dlatego, że kiedy mówimy o zdrowiu rzek, to jedną z metod, którą używamy bardzo często, są tak zwane badania znacznikowe, czyli próbujemy symulować katastrofy, które ewentualnie się mogą zdarzyć, na tej podstawie uczyć, co może się wydarzyć w środowisku wodnym. To są zdjęcia z wrzucania do wody specjalnego barwnika, który jest barwnikiem bezpiecznym, absolutnie niezanieczyszczającym. Ale jest to sposób, w jaki uczymy się o tym, co może się wydarzyć w naszych rzekach, po to, żeby przewidywać takie sytuacje, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. Przypominacie sobie Państwo awarię kolektorów oczyszczalni w Czajka 2 lata temu, czy też tą katastrofę ekologiczną, z którą mieliśmy do czynienia na Odrze w zeszłym roku. To fakt, że nie korzystamy i nie czerpiemy z wyników prac naukowych dotyczących na przykład przewidywania skutków katastrof, powoduje, że potem mamy olbrzymie zamieszanie na przykład medialne, olbrzymi stopień dezinformacji i co najgorsze w sytuacji polskiej wykorzystywanie takich sytuacji awaryjnych do walki i gry politycznej. To jest nasz mały koszt. Tu chciałem Państwu pokazać, nie wiem, czy jest z nami współautorka tej pracy, pani profesor Kalinowska, ale pokazuje obliczenia wykonane na Wiśle, zanim wystąpiła awaria w tym kolektorze w pobliżu Czajki, i z tych obliczeń mogliśmy się nauczyć, że rzeka Wisła, która jest rzeką dość naturalną, ma bardzo silne możliwości samooczyszczania. I już z tych obliczeń było widać, że oddziaływanie zrzutu zanieczyszczeń było w obszarze kilku kilometrów. Dlatego chciałem powiedzieć o tym zamieszaniu medialnym. Pamiętacie Państwo, kiedy w momencie, kiedy te zanieczyszczenia zaczęły wpływać do Wisły, bardzo szybko media podchwyciły, że za chwilę będzie zanieczyszczony Bałtyk. To jest efekt niewiedzy i niesłuchania i nieprzyglądania się pracom badawczym w tym zakresie. Kilka słów chciałem powiedzieć o gospodarowaniu wodą. Tu jest napisane o gospodarce wodnej, ale raczej powinniśmy używać słowa gospodarowania wodą. Z czym mamy bardzo duże problemy. Tradycyjnie, i to jest źródło wielu problemów, jeśli chodzi o Polskę, przyjęło się, że gospodarowanie wodą to było tak naprawdę odprowadzanie wód do rzek i morza przy minimalizacji szkód i również maksymalizacji korzyści związanych z tym odprowadzaniem wód. To spowodowało, że staraliśmy się każdy nadmiar wody, również z obszarów bagiennych, odprowadzić rzekami do morza, co spowodowało, że mamy w tej chwili tak dużo problemów, jeśli chodzi o nawodnienie naszych gleb. Współcześnie, i to jest zgodne z prawodawstwem europejskim,
Zasadniczym celem w ogóle gospodarowania wodą jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód, również ekosystemów wodnych i obwody zależnych i tylko w sytuacjach ekstremalnych, nadzwyczajnych, chcemy redukować straty, jakie wywołują właśnie powodzie, susze, te wszystkie zagrożenia, o których mówiliśmy, a które no, wywoła woda, ale na co dzień zależy nam na tym, żeby utrzymać dobry stan ekologiczny, to jest to, o czym mówiłem, żeby na przykład nasze rzeki można było uznać za zdrowe, gdzie to zdrowie rzek ma jasną naukową definicję. Gospodarowanie wodą, i to jest przyjęte w wielu krajach europejskich. Współczesna gospodarka wodna powinna być po pierwsze zgodna z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. To jest, jak Państwo wiecie, tych 17 celów, które chociaż tylko niektóre dotyczą bezpośrednio wody, to jak się tak naprawdę zastanowimy, to właściwie każdy w jakimś zakresie ma w sobie pewien komponent związany z dostępnością do wody, z jakością wody. To jest również coś, co ma w Polsce szczególnie złą prasę, czyli tak zwany Zielony Ład, Green Deal europejski, który jest jednym z najbardziej ambitnych projektów, który powstał na świecie, na pewno w Europie, który powoduje, że ta nasza przyroda powinna być po prostu bardziej znośna do życia. W związku z tym to gospodarowanie wodą powinno być związane z założeniami Zielonego Ładu. Dochodzą jeszcze takie zasady, o których się w tej chwili bardzo szeroko mówi. Nawet powstał specjalny raport ONZ-owski, który mówi o rozwiązaniach inspirowanych przyrodą, czy też wspomaganych przez przyrodę. Są to takie rozwiązania, które z jednej strony pozwalają na przykład na osiągnięcie lepszej jakości wody, ale w dobrym połączeniu i bez demolowania rozwiązań naturalnych. I kiedy mówimy o gospodarowaniu wodą, to jest kilka zasad, które powinny być spełnione. Właściwie to są te wszystkie zasady, które w Polsce akurat nie są spełnione i dlatego mamy tak duże problemy, jakie w chwili obecnej mamy z wodą. Po pierwsze, gospodarka wodna powinna być zintegrowana. Krótko mówiąc, rozwiązywać problemy jednocześnie powodzi, susz i jakości wody. A jak Państwo wiecie, my mamy tą skłonność do działania akcyjnego, albo mówimy stop suszy i koncentrujemy wszystkie działania na suszy, zapominając, że jednocześnie musimy się przygotować na sytuację nadmiaru wody. A na co dzień mamy do czynienia, to o czym mówiłem, z bardzo kiepską jakością wody. Poza tym mówimy o takiej integracji również przestrzennej, po to, żeby też odpowiedzialność była za różne zjawiska, które zachodzą na wodzie, w odpowiedni sposób zintegrowane przestrzennie. Musimy i powinno być tak, że wodą zajmują się nie tylko instytucje wydzielone. Właściwie to jest problem, który dotyczy wszystkich, włącznie z Ministerstwem pewnie Edukacji, bo woda powinna być przedmiotem edukacji właściwie od wczesnego wieku do takiej edukacji przez całe życie. Ja bym się wydaje, że właśnie ta edukacja społeczna to jest to, z czym mamy do czynienia dzisiaj. Ta geogatka dotycząca wody to jest fragment również edukacji społecznej. I również to, co wiemy w Polsce, wydaje się, że takim remedium na wiele problemów jest retencja, z którą sobie nie radzimy, ale mówię to o retencji takiej rozproszonej, retencji wody w krajobrazie. Różne problemy mamy w różnych obszarach, i inna sytuacja jest w miastach, inna sytuacja w obszarach wiejskich. Tu rzeczywiście powiem dosłownie w dwóch słowach. Miasta są obszarami szczególnie narażonymi na przykład zmiany klimatu, ale również te problemy, które są związane z wodą, dotykają miasta bardzo mocno. Zjawiska tak zwanych powodzi miejskich są zjawiskami, które obserwujemy od niedawna, przynajmniej w naszym kraju. Te powodzie błyskawiczne, które się zdarzają w miastach, które wcale nie są efektem wylania rzek, tylko są efektem potężnych opadów i tym, że się bardzo zabetonowaliśmy, nie jesteśmy w stanie odprowadzić nadmiaru wód, powoduje, że mamy potężne straty
w miastach związanych z po prostu złą gospodarką przestrzenną. I oczywiście adaptacja i różnego typu działania adaptacyjne do zmian klimatu, ale również do tego, żebyśmy byli i stanowili takie obszary odporne na kryzysy wodne, jest cały szereg. Mówi się często o takim nowym układzie przestrzennym, który nazywamy często miastami gąbkami. Krótko mówiąc, dużo zieleni, dużo przestrzeni i to zieleni specjalnie projektowanej takiej, żeby absorbowała dużo wody, a nie musiała wykorzystywać dużo wody. Również zieleni na elewację, wykorzystywania, nie korzystania z wody pitnej na przykład do korzystania w naszych toaletach. To wszystko są działania adaptacyjne, które należałoby w miastach wprowadzać. Jest cały szereg miast, który ma bardzo dobrą politykę pod tym względem, to również w Europie. Przykładem jest Kopenhaga, które takie programy prowadzi bardzo mocno. To są obrazki z Seulu, w którym też zdano sobie sprawę, że musi być cały szereg obszarów ze specjalnie projektowaną roślinnością, która pozwala na zatrzymywanie odpowiedniej ilości wody. I również w obszarach wiejskich zdajemy sobie sprawę, że to, co zrobiliśmy w międzyczasie, to doprowadzenie na przykład do tego, że nie mamy roślinności śródpolnej, że nie mamy drzew na polach tylko dlatego, że chciano wykorzystać każdy element do uprawy, to spowodowało, że też nie potrafimy zatrzymywać w tych obszarach wiejskich wodę. Taką jedną zasadą, którą możemy określić bardzo krótko, to jest to, że należy w obszarach wiejskich wodę zatrzymywać tam, gdzie ona spadnie, znaczy blisko miejsca, gdzie mamy opad i musimy się nauczyć tą wodę w tych obszarach zatrzymywać. Jeszcze krótka refleksja w odniesieniu do świata, bo ten wykład miał dotyczyć zarówno Polski, jak i świata. Znowu sięgam do raportów UNESCO. I te prognozy, które przedstawia UNESCO już odnośnie roku 50, to w końcu nie jest tak odległy termin, według różnych scenariuszy, są tam scenariusze optymistyczne i pesymistyczne. Pesymistyczny scenariusz mówi, że 7 miliardów ludzi w 60 krajach będzie w 2050 roku cierpieć z powodu niedoboru wody. Optymistyczna prognoza, jeśli można w ogóle ją nazwać optymistyczną, mówi o tym, że to będą 2 miliardy w 48 krajach. To jest sytuacja, z którą będziemy musieli radzić sobie w przyszłości. Również my w tych obszarach, gdzie tej wody i gdzie jej dostępność będzie znacznie łatwiejsza, chociaż z tymi wszystkimi ograniczeniami, o których mówiłem wcześniej, to jednak musimy się przygotować na to, że będziemy mieli dużo gości z całego świata, bo dla tych ludzi nie chodzi o normalne czy wygodne życie, ale po prostu o to, żeby przeżyć i musimy o tym pamiętać, że z tego punktu widzenia to woda będzie i jest ropą XXI wieku i będzie stanowić o jakości życia wielu ludzi na całym świecie i musimy się do tego odpowiednio przygotowywać. To jest też zdjęcie z jednego z raportów UNESCO. Są ciągle osoby, które nie wierzą w ten globalne zmiany klimatu, ale no jest to coś, wobec czego nauka w pełni się zgadza, że mamy problem, z którym będziemy musieli sobie poradzić, do którego będziemy musieli się zaadaptować. Dziękuję serdecznie. Ja rozumiem, że możemy się przygotować w tej chwili do pytań.